Festiwal Jazz Bass jest jedną z form współpracy Lublina z artystami ze wschodu Europy. Jazz Bass to polsko-ukraiński festiwal muzyczny z 10-letnią tradycją. Transgraniczny jazzowy maraton zjednoczył ukraińskie i polskie miasta, prezentując różnorodne oblicza jazzu, a także muzykę eksperymentalną i improwizowaną. To, co się w tej chwili dzieje w Lublinie, to, że festiwal Jazz Bass odbywa się w Lublinie, to jest jakby większa część takiej dużej całości, którą nazywamy Transmisja Lublin-Ukraina. Też nazywamy to drugim żeglowaniem na wschód Lublina, bo pierwsze odbyło się zaraz w latach 90., gdzie to bardzo mocno środowiska KUL-u, Teatru NN oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej współpracowały bardzo niezwykle z Ukrainą. Później nagle Lublin odwrócił się na zachód, spojrzał na fundusze unijne, na współpracę międzynarodową związaną z Unią Europejską. I już po wejściu do Unii Europejskiej znowu przypomnieliśmy sobie o przyjaciołach na wschodzie. To ważne, że możemy przyjechać do Lublina i pokazać swoją muzykę, podobnie jak polskie grupy, które przyjeżdżają na Ukrainę. Takie spotkanie niebawem będzie w Charkowie, taki Charków Jazz Bass. Gwiazdą grudniowej edycji festiwalu był niemiecki saksofonista Peter Brotzmann, jeden z najważniejszych muzyków współczesnej sceny free jazzowej oraz muzyki improwizowanej. Podczas Jazz Bass zagrał z muzykami szwajcarskimi. Trio Full Blast gra improwizowaną muzykę. Niepokorną, jazgoczącą i brudną, która jednak paradoksalnie działa kojąco i budzi pozytywne emocje. To ekstremalna zabawa w poszerzanie granic muzyki awangardowej. Wiemy o tym, że w 2011 Polska przewodniczy w Unii Europejskiej. Jednym z tych tematów będzie Partnerstwo Wschodnie. I my chcemy stać się takim nieoficjalnym centrum, czy takim ośrodkiem do współpracy ze Wschodem. Nie tylko już dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej, ponieważ doświadczenia, które mamy od kilku lat, nie tylko my jako Warsztaty Kultury, tylko również cały Lublin, inne środowiska, które robią niezwykłe, duże projekty, chcemy po prostu się tym podzielić z Unią Europejską, która jest zainteresowana Wschodem. Udało nam się pozyskać na przykład fundusze europejskie. To też jest ważne dla Ukraińców, że dzięki nam jest możliwość pozyskania funduszy z Helvetii i zaproszenia zespołu ze Szwajcarii, szwajcarsko-niemieckiego, który de facto zagra w Lublinie jeden koncert, ale pięć na Ukrainie. My się jakby tym dzielimy. Oni dostają też niezwykłą dawkę muzyki eksperymentalnego jazzu, co jest dla nich, dla ich tradycyjnego jazzu, jest to też niezwykłe takie spotkanie, jamowanie i rozmawianie z takimi ludźmi, co się dzieje w Europie. Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, co właściwie gram, czy to jest czysty jazz. Nasza muzyka odwołuje się do etno-jazzu, ale nie tylko. Dla mnie jazz to przede wszystkim muzyka wolności. Skrajnym biegunem estetycznym festiwalu Jazz Bass była Marina Zacharowa. Artystka jest ukraińską śpiewaczką, pianistką i kompozytorką. W ubiegłym roku wydała płytę Anno Domini jako projekt międzynarodowy. Jazz, jaki ja grałem, to jest bardziej autorska muzyka niż... Jazz, jaki ja gram, to bardzo autorska muzyka, jeszcze bardziej niż jazz tradycyjny. Na Ukrainie jest zresztą bardzo wiele odmian jazzu, ale myślę, że w Polsce jest podobnie. Są grupy awangardowe, klasyczne i inne, które grają wiele ciekawych połączeń muzycznych. Myślę, że muzyka współczesna i muzyka przeszłości to sztuka umiejętnego łączenia gatunków, a nie tylko kopiowania amerykańskich wzorów. Dla mnie przyszłością jest odwoływanie się do wątków etnomuzyki, jazzu, rocka, muzyki klasycznej i wątków rodzimych. To dla mnie najlepsze połączenie.